Cześć, witajcie na kanale Margo Vlog. Ja mam na imię Gosia. Dzisiaj jest 3 października, imieniny Wiarasy i Dzień Zjednoczenia Niemiec. Dzisiaj mamy święto, dlatego korzystając z tej pięknej pogody, która nagle się objawiła, zabieram Was gdzie? Znajdujemy się w dzielnicy Westend. Ja jadę dzisiaj bardzo powoli, ponieważ mogę. Przede mną jest rowerzysta, którego nie mogę wyminąć, bo droga troszeczkę jest za wąska i nawet nie chcę. Specjalnie jadę powoli, żebyście mogli popatrzeć na te piękne kamienice. To są te kamienice, które Wam obiecałam pokazywać. Zobaczcie, coś pięknego. A zobaczcie ta, jaka fajna. Tu są na przykład praktyki lekarskie. Tutaj są na przykład adwokaci. To są jedne z najdroższych budynków. Można wynająć właśnie na gabinet lekarski, można wynająć na praktykę adwokacką. O, idziemy tam, do tego budynku. To jest Palmengarten. To jest, jak wy mówicie takim nowoczesnym językiem, moja ulubiona miejscówka. Zapraszam. Tymczasem zabieram Was w króciutki spacer po Palmengarten. Podobno gruszki nie rosną na wierzbie, a jednak właściwie to nie jest wierzba. Kochani, pokażę Wam, to jest Indische Rosskastanie, czyli to jest indyjski różowy kasztan. Ogromna liczba roślin, krzewów, drzew. Tutaj jest taki ogromny skalniak w takiej wielkiej, wielkiej górze. I tutaj możemy zobaczyć przeróżne, czasem bardzo rzadkie, albo znajdujące się pod ochroną gatunki kwiatów. Jestem na szczycie tej góry, a w oddali widzicie wieżę telewizyjną. Tutaj jest kilka restauracji i kawiarni na terenie ogrodu, a tam jakiś piękny w dole okaz rośliny. Spójrzcie, jaka cudowna roślina. A tu jakie piękności. Wspaniałe. Dzisiaj i tak nie uda mi się pokazać Wam wszystkiego, ponieważ ten ogród jest bardzo ogromny i w jednym filmie naprawdę nie byłoby to możliwe. Myślę, że kilka razy przyjdę tutaj i kilka filmów będę mogła Wam pokazać. Chociażby wystawę orchidei, która będzie w przyszłym tygodniu. I z pewnością przyjdę na nią po raz kolejny. Na szczęście okazało się, że najstarsza palmiarnia jest otwarta. Zaraz Was do niej zabiorę. A ona znajduje się tu. Piękny budynek. Witajcie w najstarszej części Palmengarten. Thank you.
przedstawiam Wam pana Heinricha Sismayera, który założył ten piękny, wspaniały ogród botaniczny. Kochani, to jest kakadu. Pięknie, prawda? To, co najbardziej mnie fascynuje w tym ogrodzie, to to, że bez względu na porę roku, te rabatki tutaj są pięknie utrzymane. Wygląda to naprawdę imponująco. Latem na przykład tutaj jest mnóstwo bratków i roślin cebulowych, tulipanów, żonkili, narcyzy. I kilka razy w roku aranżacja właśnie tego miejsca się zmienia. W tym pawilonie znajduje się roślinność subarktyczna, czyli na przykład z tundry albo z okolic podbiegunowych. Tu jest na przykład roślinność z Nowej Zelandii. To jest taka piękna paproć. Całą tą roślinność, którą w tej chwili widzimy, pochodzi z Nowej Zelandii. Palma Nikau. Szukamy jej. Wydaje się, że to chyba jest ta palma. To są rośliny z Chile i z Ameryki Południowej, z Argentyny, czyli niedaleko przylądka Horn.
Zaczyna troszkę padać, dlatego zapraszam do zwiedzania oranżerii. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza wycieczka do Palmengarten, że z przyjemnością spędziliście tych kilka minut, podziwiając piękne roślin, piękne przyrody. Zapraszam Was do następnego odcinka, ponieważ nagrałam tak dużo materiału, że myślę, że nie zmieści się to wszystko w jednym filmie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!